Cześć, nazywam się Marcin Radomski. Moja miłość do kina zaczęła się w wieku 5 lat, kiedy pierwszy raz w kinie Jutrzenka w Sierpcu obejrzałem Króla Lwa. Miłość została do dziś, a wtedy w każde wakacje spędzone u babci w Elblągu namiętnie wypożyczałem kasety VHS. W ten sposób obejrzałem wszystkie dostępne tam filmy. Kino nigdy mnie nie nudzi. Spędzam czas w towarzystwie bohaterów milczących z persony Bergmana i superbohaterów Marvela. Oglądam filmy w kinach na całym świecie. Od małego kina Konkret w Bieszczadach, przez specjalny projekt w więzieniu, aż po wielkie sale w Cannes i Berlinie. Dlaczego kocham kino? Bo jak mówił Alfred Hitchcock, film to życie, z którego wymazano plamy nudy. Dla mnie film jest rozmową z samym sobą i bohaterem, który wychodzi z ekranu i wchodzi do naszej głowy. Film jest podróżą, szczególnie ważną w czasie pandemii, kiedy kino przenosi nas w różne miejsca świata, nawet przestrzenie kosmiczne. Film to refleksja nad życiem, miłością do człowieka i zwierzęcia. Film to w końcu terapia, która wkurza, ale daje kopa do działania. A poza kinem dzielę pasję z pewnym polskim aktorem. Wcielam się w ogrodnika, pielę grządki i koszę trawę. Po godzinach schodzę do Fight Clubu i 3 razy w tygodniu robię martwy ciąg. Ale wróćmy do kina, bo bez niego brakuje mi tchu. Uwielbiam polskie filmy, cenię twórczość kobiet. A tak zaczyna się każdy odcinek mojego programu Kino Rozmowa na YouTubie. O tym za chwilę. Jestem dziennikarzem i krytykiem filmowym. Piszę i opowiadam o filmach i serialach. Moim autorskim projektem jest Kino Rozmowa. Nagrałem 80 rozmów z polskimi i zagranicznymi twórcami. Uwielbiam zadawać ciekawe pytania. Chciałem cię przewrotnie zapytać o coś innego, ponieważ wiem, że lubimy tą samą postać. Postać z popkultury, a nazywa się ona Beata Kozidrak. I chciałem cię zapytać, skąd wypływa fascynacja tą osobą i muzyką? I który utwór jej najbardziej lubisz? Może zacznijmy od tego utworu. Grać w kalambury. To jest jakiś potwór? Hater? Hater. Dogaduję się z różnymi gośćmi. Rozmawiałeś z Tomkiem? Jak mnie zaprosił Janek, to też właśnie czułem właśnie, wiesz, taką ogromną potrzebę, żeby być tam. Żeby poznać tą historię, żeby poznać Tomka. Daj tu, siadaj, chodź, chodź już kilka. Hop. Siadaj i zaczynaj. Hop, już zaczynamy, słuchajcie. No, siadaj tak przodem, tak, no, dobrze. Doskonale przewiduje trendy. Let's see what it says. No. What's it say? Leń. Leń, no. Lazy person? Lazy person, lazy yeah. person. Jestem leniem. Na początek chciałem się zapytać o... Twoje dzieciństwo i twoje... Czekaj, położysz się na kozetce? Tak, to są idealne warunki, wiesz, mamy tutaj kozetkę, więc możemy zrobić psychoanalizę. Mam poczucie humoru. Cześć, zapraszam na Kino Rozmowę. Moim gościem będzie aktorka Eliza Rycembel. Cześć Mikołaj, miło mi bardzo, że jesteś Fili. Gościem. Ojej. Mikołaj to reżyser. Przepraszam. Dobra, jeszcze raz, kat, dawal będzie. I to będzie w montażu, oni to zmontują na 100%.